Rok 2020, 9 maja, sobota, market. Jak na sobotę ruch nie jest duży, pewnie dlatego, że nie wszystkie sklepy są otwarte, ale widać, że ludzie ruszyli się już na zakupy i widać też, że powoli przyjmuje się moda na maseczki. Niektórzy wciąż jeszcze pozostają przy takiej osłonie przynoszącej na myśl lekarzy, ale niektórzy wykazują inwencję twórczą. Kafejki puste, miejsca siedzące niedostępne, można wziąć jedzenie na wynos. Ciekawe, jak sobie takie miejsca poradzą w tej sytuacji. Wyprzedaż 70% zniżki. Może warto zajrzeć do niektórych sklepów. Pogoda rewelacyjna, ale boiska przy szkole puste. Piłki nożnej do koszykówki, do siatkówki i jeszcze jakieś inne. Nie można na nie wchodzić, podobno. Ale ludzie nie marnują pogody, na całe szczęście. I korzystają na tyle, na ile mogą. Na trawnikach, na ścieżkach mnóstwo ludzi, na rowerach, na rolkach, na deskach, na spacerze. Prawidłowo. Trzeba korzystać, póki można. Plac zabaw pusty. No to powoli traci sens. Otwarta pływalnia. Jeszcze za wcześnie, żeby nalewać wodę, bo jest za zimno. Ale maoraty na rolkach. No już zasuwają nieźle. Rysunki. Wciąż kolorowe i wciąż wesołe. Dopóki dzieciaki bazgrzą na kolorowo i na wesoło, nie ma tragedii. Słoneczko, znak Mercedesa, wóz strażacki, mama, tata. Wszystko gra. Park Jana Pawła II. Miejsce, które sprawdza się, jeśli chcemy pojeździć na rolkach albo na desce. Gołębie zrelaksowane. Ludzie zrelaksowani. Ścieżki zabazgrane gęsto. Czyli same pozytywne oznaki. Może z całej tej dziwnej sytuacji wyniknie coś dobrego. Może ludzie dojdą do wniosku, że nie warto weekendów marnować na wizyty w markecie, że dużo weselej i przyjemniej i rozsądniej i zdrowiej jest wybrać się do parku. A gdy będą otwarte boiska, to pójść sobie pograć. Proszę, kask, ochraniacze, pełna koncentracja, są efekty. Tu małolaty obserwują uważnie, co to za człowiek jeździ z kamerą. Tak, tak, cześć. Każdy próbuje swoich sił, nowych trików.
Tu jest jeden wymiatacz, który potrafi robić całkiem dobre piruety, ale nie udało mi się go uchwycić. Jakoś tak jest, że ludzie, gdy widzą kamerę, to jakby cichną, tracą rezon. Szkoda trochę. Ta kamera jest szerokokątna, więc nie daje się uchwycić zbyt dynamicznych ujęć, ale mimo wszystko chyba fajnie jest mieć pamiątkę. Gdzieś tam na YouTubie filmik, na którym widać, że yeah, dajemy radę. A tutaj ścieżka wzdłuż warty. I tu ekipa przygotowana, mają oranżady. To dlatego, że formalnie ten teren to nie jest park. Ma jakiś dziwny status prawny. W każdym razie można tutaj pić. O, panowie rybacy. Zmęczeni w taką pogodę z pełnym rynsztunkiem. Jestem pełen podziwu. Znaczy, tu można pić oranżadę i nie tylko. Dobrze jest mieć takie miejsce, gdzie można pod chmurką na spokojnie skonsumować kulturalnie jakiś napój. A tam funkcjonariusze wykonują swoje funkcje, zachowując dystans. I tak właśnie powinno być zawsze. Z pewnym dystansem. Do siebie, do pracy i do wszystkiego, co się dzieje wokół. Na moście i na chodnikach jest tylu rowerzystów, że czasem aż trudno pieszym się przecisnąć. I sytuacja wygląda różnie, bo niektórzy wsiadają na rower po bardzo długiej przerwie, a niektórzy po raz pierwszy. Proszę, plac zabaw pusty, dzieciaki gromadzą się na ławkach. No otwórzmy może te place zabaw, bo to już straciło sens. Tak, znajomość przepisów na kartę rowerową chociażby powinna być obowiązkiem dla każdego. A tu mamy jakieś zapomniane murale. Namioty przy centrum onkologii. Wciąż nie rozumiem, po co te namioty poustawiano przy szpitalach. Co one mają reprezentować? I deptak. Deptak najwyraźniej powrócił do normalności. Co prawda króluje moda maseczkowa. Nie wiadomo, jak długo jeszcze w tym upale ludzie dadzą radę. Ale ruch jest prawie normalny. Zaczyna się robić gęsto. Tu ziomek bawi się w fotografa, a pies pozuje jak gwiazda, pełen spokój i czeka na ujęcie. Ciekawe. Tu jest czarodziej z piłkami. Ach, nie udało mi się uchwycić zbyt wiele, bo akurat był strasznie zmęczony. Może następnym razem. I tak, buda z mielonymi krowami i świniami zawsze przyciąga klientów. Plakaty jak za komunę, tylko hasła trochę inne. Plac Wolności świeci pustkami. Chociaż nieczynna fontanna wciąż przyciąga fanów, turystów.
Wiktory. Panowie, musicie wjeżdżać samochodem na teren skweru? Moglibyście podejść do tych obywateli.